Konfiguracja ustawień TCP/IP. W tej części naszego kursu pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować interfejs numer 2 naszego Windowsa Server w wersji Core. Ten interfejs będzie służył jako połączenie typu LAN i w przyszłości będziemy mogli podłączyć sobie tutaj po skonfigurowaniu serwera DHCP, a także wypromowaniu serwera do roli kontrolera domeny, będziemy mogli podłączyć sobie stację roboczą. Po uruchomieniu serwera najpierw musimy się do niego zalogować. Następnie po zalogowaniu wpiszemy sobie polecenie sconfig, gdzie nastąpi inspekcja naszego systemu. No i tutaj najpierw skonfigurujemy sobie właśnie ustawienia sieciowe. Stąd też wybierzemy sobie tutaj liczbę 8. Następnie mamy dwa interfejsy. Pierwszy to jest interfejs WAN, drugi to interfejs LAN, dlatego będziemy konfigurować interfejs numer 2. Wybieramy sobie dwójeczkę. I teraz najpierw skonfigurujemy sobie adres IP. Ustaw adres karty sieciowej. Wybieramy 1. Będzie to adres statyczny, czyli S. Następnie wprowadzamy adres IP 192.168.1.1. Maska 255.255.255.0. Czy chcemy prowadzić bramę domyślną? Nie chcemy z racji tego, że brama tutaj nie będzie używana, nie będziemy korzystać z innej sieci niż ta zadeklarowana. Możemy sobie ustawić jeszcze serwer DNS, czyli wybieramy sobie dwójeczkę, wpiszemy sobie 192.168.1.1, czyli taki jaki adres IP naszego serwera. Ustawiono preferowany serwer DNS. Czy chcemy drugi? Nie chcemy. I już mamy tutaj skonfigurowany w sposób podstawowy interfejs numer 2. Zapraszam Cię do kolejnej części naszego kursu.